Animacja Tomo News ku pamięci Daga. Dag umarł. To jedyne dwa słowa, które zostały napisane w jego nekrologu w gazecie. Nasza redakcja, pomimo tego, że nie znała Daga, postanowiła uczcić życie tego mężczyzny w nieco bardziej obszerny sposób. Zanimowaliśmy go, by żył wiecznie w internecie. Dag pochodził z północnej Dakoty i zmarł w wieku 85 lat. Dag był kierowcą tira, zajmował się też naprawą maszyn do dystrybucji napojów i słodyczy, a także malował maszyny rolnicze. Był niezłym wokalistą i kiedyś zajął nawet drugie miejsce w konkursie muzyki country. Jego idolem był Ernest Tubb. Lubił posiedzieć czasem w kasynie, do którego jechał swoim zadbanym starym samochodem. Jego żona zmarła 17 lat temu. Rok temu umarła też niestety jego późniejsza dziewczyna. Dag miał serce ze złota i był kochany przez swoją rodzinę. Udanego pobytu w niebie, Dag.